Zaraz, panie Mocie, gdzie jest kluczyk? Kluczyk? To u mnie jest, pani Fetku, na portierni. Jaki portierni? Co pan świruje? Normalnie, co pan nic nie wiesz? Przecież my tu od dziś portiernie mamy administracyjnie. Jak administracyjnie? Na co? Dla porządku, panie Fetku. Przecież ktoś porządku pilnować musi. Tak to by wszystko by panie wynieśli. A tak, to ja mam tu wszystko zapisane. O, pan Ferdek, kluczyk i papierek. O, proszę. Zaraz, panie, a może ja sobie nie życzę, ja za to nie będę płacił. Ale pan nie musisz płacić. Za wszystko administracja płaci. Bo to takie nowe rozporządzenie z ministra o tworzeniu nowych miejsc pracy. Jakże praca? Przecież pan masz robotę w rzeźni, nie? No tak, ale ja se tu dorabiam tak po godzinach na pół etatu. Jak? No, ale panie, pan nie ma żadnego wykształcenia w tym kierunku. Panie, jakiego wykształcenia? Jakie tu trzeba mieć wykształcenie, żeby na dupie siedzieć? Nie no, Alinka, powiem ci, że co, że ja teraz z każdego pójścia do kibla będę rozliczał? Przepraszam bardzo, ale powiedz mi, komu to jest potrzebne? A ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Wreszcie będzie jakiś porządek, obcy się nie będą kręcić, będzie bezpiecznie. Ale co tam bezpiecznie? Z boczkiem będzie bezpiecznie? Przecież boczek to jest jełop. No. A portierowanie, Halinka, to wymaga predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, prawda, profesjonalnych. Co ty nie powiesz? No jakże, co nie powiem? No Halinka, a poza tym portierem to musi być człowiek, przepraszam bardzo, ale od dobrej prezencji, kulturalny, prawda, bez nałogów. Najważniejsze, Halinka, czujny. Ja nie wiedziałam, że tak dobrze znasz się na portierstwie. Halinka, w wielu dziedzinach się bardzo dobrze znam. A poza tym jeszcze ci chciałem powiedzieć, że portierowanie to jest przede wszystkim zaufanie. Zaufanie. A przepraszam bardzo, ale ja do boczka zaufania w ogóle zagrożnie. No to jak jesteś taki mądry i zaufany, to po prostu sam zostań portierem. Przepraszam bardzo, ale ja we własnym domu dzieciem nie będę. Nie, to jest skandal! Pan chrapie na stanowisku pracy! Panie Fetku, no, że żdżemłem się normalnie chwileczkę. Tak, chwileczkę! A wszystkie lokale można okraść, proszę pana! To jest skandal i ja to, proszę pana, zgłoszę! Ale panie Fetku, błagam pana, nie szalej pan! Przecież tu nikt nie chodzi! O, właśnie, że chodzi, panie Boczek! Sam wziąłem sobie klucz i rolkę papieru, a pan w tym czasie chrapałeś jak zwierzę. To ja to zaraz piszę i tu i będzie się wszystko zgadzało. A tak, skąd pan wie, ile ja siedziałem w kibla? A no, dwa razy pan żeś był krótko, to pewnie teraz długo. Tak, długo, za długo. I pana obowiązkiem jest to wszystko odnotować. Tak jest, bo portier, proszę pana, oczy powinien mieć dookoła głowy. A nawet jedno w dupie. Ale panowie, ja tu nowy jestem. Uczę się dopiero. No to ucz się pan szybciej, bo jak nie, to pan wylecisz na zbity ryj. Tak jest, proszę pana, bo jest bardzo wielu z odpowiednim wykształceniem na to stanowisko. Tak jest. I wiesz co, Halinka, że on tak chrapał, że można go było stamtąd z kopyta nie wyjąć? Co ty powiesz? No, a ja ci więcej powiem. Bo on potem się tłumaczył, mówi, że on jest nowy, że on się uczy. Przepraszam bardzo. Ja to rozumiem, ale przepraszam bardzo, że gówno mnie to obchodzi. Halinka, chcesz być portierem, to być portierem. Państwo ci za to płaci. No niby, nie, mówią, że portier to jest takie pyle, co? Ale przepraszam bardzo, portier to jest urzędnik państwowy niższego szczebla, ale jest, prawda? Portiernia, Halinka, to jest służba, proszę ciebie, publiczna i narodowa, proszę ciebie.
Co, no trochę się zagalopowałeś, ale ja ci powiem, że ja się właściwie zgadzam z tobą, że Boczek to nie jest najlepszy materiał na portfolio. No. Słuchaj, no wczoraj na przykład. Chciałam pójść do toalety, nie? No to proszę Boczka o klucz. I wiesz, jaki on mi klucz daje? No po prostu cały uwalony masłem. No to ja mu oddaję ten klucz, mówię, panie Boczek, ten klucz jest po prostu cały obślizły, lepi się. I wiesz, co on zrobi? Wziął ten klucz i wytarł po prostu w sweter. Jeszcze się śmiał, no. I potem znowu zaczął żreć. Co ty się pamiętasz, że on spożywał pokarm na stanowisku pracy? No oczywiście, że tak. Na całym stole rozłożone gazety, a na tych gazetach kiełbacha, otwarta puszka sardynek, no i taka normalnie pasztetowa, no. Nie, no to się pałka przegła, no to przecież on się tam nie nadaje na to stanowisko, jego trzeba z nadal usunąć, Halika. No, bo wiesz co, ja właśnie tak sobie pomyślałam. Ferdek, a ty byś nie spróbował być takim portierem? No bo posłuchaj, no. Właściwie jesteś cały czas na miejscu, prawda? No, na robocie się znasz. Ferdek, no co ci szkodzi trochę poportierować, no? A zawsze parę groszy by wpadł? Wiesz, Halinka, no. No, może ty masz rację, ale... Przepraszam bardzo, ale to by mnie musieli z administracji poprosić, by przyjść. Ja się nie będę na chama pytał. I to jest właśnie twój błąd, Ferdek. Teraz są takie czasy, że wszystko trzeba pazurami wydzierać. No ale co ty, Halinka, no jakże to tak, no? Pozbawiać człowieka stanowiska pracy? No, ja nie mam sumienia. Boczek na twoim miejscu to nie miałby żadnych dylematów, wiesz? Poza tym co? On ma etat w rzeźni, a tutaj tylko dorabia. Jak mówi? Ale Halinka, to ja pierdzielę to, tak? Dobre, ja wezmę do roboty. Ale to nie dla siebie. Tylko dla dobra wspólnoty mieszkania. I gitarka. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. Co pan tu robisz? Jest, Boczek. Nie ma i nie będzie. Został zwolniony w trybie natychmiastowym wskutek rażących zaniedbań w miejscu pracy. Tak to ja tu teraz rządzę. Dokąd się pan wybiera? A co do pana główną godzinę? Ja o to pytam z racji pełnionej funkcji. A poza tym jeszcze jedno. Pośpiesz się pan, bo o godzinie 22 zamykam drzwi od bramy na klucz. I nie otworzę aż do 6 dnia następnego. Ale panie, może ja se nie życzę, prawda? Ale to nie jest koncert życzeń. To jest nowy regulamin zatwierdzony przez administrację. No i jeszcze jedno. Już wcześniej zauważyłem, że zdarza się panu często nie gasić po sobie światła w toalecie, więc jednak radzę gasić dobrze. Po dobroci. No i wygryz mnie w mordę jeżala. Doniósł na mnie. A to będę jednak, kurde. Panie, jaki ja portier byłem, taki byłem. Ja swoje widziałem, kto z kim i gdzie i dlaczego. Czasem sobie, panie, no to człowiek czasem coś zjadł w czasie roboty, albo wypił, a wieczorem to zdarzało mi się przysnąć. Ale panie, przecież portier to też człowiek, no nie? Panie, przecież mnie to w ogóle nie przeszkadzało. A wiesz pan, a teraz zapaść dziocha, to będzie tak, to będzie się tak działo, panie, że jeszcze pan zobaczysz normalnie. On se sam regulamin napisał i jemu go w administracji zatwierdzili, bo on tam jakiegoś kolegę ma i w ogóle. Nie pierdziel pan, poważnie? Poważnie, oni takie układy mają. A nie, co pan, panie, ja żyję w państwie demokratycznym i ja swoje prawa znam i ja na takie portierowanie się w ogóle nie zgadzam, panie. Pan się może zgadzać, albo nie, a oni i tak swoje zrobią, panie. To się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, wie pan. Kiepski powrót, 16:30, przyniósł 6 piw. A nie. A co to pana gówno chodzi, ile ja piw noszę, co? No bo piwo to nie jest tania rzecz, a pan jesteś osobą niepracującą, to zachodzi pytanie, skąd pan masz środki na alkohol? Zasadził panu ktoś kiedyś kopa w dupę? No, proszę pana, tylko proszę grzeczniej do urzędnika państwowego. Ja to mówię służbowo, według regulaminu zresztą. Tak?
Panie, komuna się skończyła, jest demokracja i ja se mogę robić co chcę i kiedy chcę, panie. Tak, żebyś pan za szybko nie zrobił pod siebie. Panie Boczek, nie chowaj się pan, widzę pana. Klucz, po pierwsze proszę. A po drugie, przestań pan gotować w domu potrawy z kapusty. Panie, ale ja lubię kapustę w Mordorze. Ale ja mam sygnały od innych lokatorów, że te potrawy śmierdzą w całej kamienicy. Tak? Ciekawe, a niby od kogo? Nazwiska, co? Oj, nie fikaj pan, panie Boczek, nie fikaj pan, bo już pan żeś fiknął z jednej posady, a i z drugiej możesz pan też fiknąć. I poszł wąt! No i co się pan tak gapisz jak małpa jakaś? Porządek musi być, według regulaminu zresztą. Pokaż mi pan ten regulamin. No proszę, proszę, popatrz pan tutaj na miejscu. Możesz pan sobie popatrzeć. Wie pan co? Ja se popatrzę. I to szczegółowo. I ja potem tak panu na ręce będę patrzył, że jedno małe uchybienie i pan pierdyknie z tego stołka i to w trybie administracyjnym, panie. No przecież noc jest, kurde, no. Czego? Panie Fetku, paździoch śpi i chrapie normalnie jak świnia jakaś jedna. No ale co w tym dziwnego? Przecież noc jest, nie? Ale panie Fetku, on se na portierni śpi. Na biurku z mordą rozdziawioną, tak. Znacie w godzinach pracy? Jak nie, jak tak. Panie Fetku, chodź pan, sam pan zobacz. Dobra, dobra. Nie. Patrz pan, jak koparę rozdziawił i zadowolony. A jak ja żem się minutkę zdrzemnął, to od razu na mnie donieśli i fikłem se normalnie na ryj. To co, panie sąsiedzie? Donosimy, co? Za takie coś to jest prokurator, panie. Donosimy. Panie, panie, najsampierw to ja mu normalnie fotkę pierdyknę, żeby się w administracji nie wyparł, bo wie pan, on tam podobno kogoś ma. Cisza nocna jest. Gówno jest, nie, cisza nocna, a pan jesteś, do pan nie potrafi. No właśnie. Ale panowie, co tak nerwy? Od razu zdrzemnąłem się chwilkę. Chwilkę się zdrzemnąłem? My to mamy udokumentowane, jak pan leżysz i chrapiesz na stanowisku pracy, panie. Ale chwileczkę, sąsiedzi. Ja nie leżałem. Tak? Ale teraz pan leżysz i jeszcze na dodatek robisz pod ciebie, wie? Tak jest. No i co, Halinka? Oliwa nie żywa, zawsze na wierzch wypływa. Halinka, w dzisiejszych trudnych czasach portierstwo to jest odpowiedzialne zajęcie, które musi w odpowiedzialne ręce trafić. Słuchaj, ja tu ci zrobiłam kanapki. Są dwie z kiełbasą, jedna jest z serem, termos z herbatą. Aha, no i dwa jajka ci zrobiłam na twardo. Czyś ty, Gobi, ty oszalała? Cześć, ty oszalała? Co to ja będę, myślisz, posiłki spożywał w miejscu pracy? Portiernia nie jest do jedzenia, tylko jest do czuwania, rozumiesz? No dobra, jak zgłodniejesz? Jak zgłodnieje? Portier nie głodnieje. Portier żyje czym innym. No niby czym? Portier żyje czujnością, rozumiesz? No dobra, jak sobie chcesz. Słuchaj, ale co do jednego to się umówmy. Żadnego alkoholu w pracy. Tylko za kogo ty mnie masz? No, zobaczymy. Panie Marianie, jakim ja portier był, takim był. Ale zdarzało mi się nawet zrzemnąć chwileczkę albo zjeść kawałek kiełbaski podwawelskiej. Ale żeby takie coś... To... Panie, jak ja prowadziłem tę instytucję, to nie było żadnych uchybień. No,
Może raz zmrużyłem oko z przemęczenia zresztą, ale żeby tak zalazć ryja i z nogami na stole chrapać, no to wie pan, to jest prokurator. To co, panie Marianie, donosimy? Co się pan głupio pytasz? To jest obowiązek donieść o przestępstwie. Tak jest. No, pięknie. Popisałeś się. 500 złotych grzywny. Jełopie. Alika, no co ja ci powiem? No. Zawiść ludzka mnie wykończyła i bezwzględna walka o stołki. A ja, żem swoje obowiązki wykonywał poprawnie, Halinka. Ja, żem wszystko zapisywał, jak należy. Kto wchodzi, kto wychodzi, kto siku, kto kupa. Dosyć! Co? Ani słowa więcej. Wiedziałam, że to się tak skończy, jełopie. Mówiłam ci, nie chlej w pracy. No, Halinka, no gdzie? No, 12 godzin bez jedzenia i bez picia. Halinka, portier też człowiek. Więc ja ci oświadczam, panie portierze, że na te grzywne nie dostaniesz ode mnie ani złotówki. Rozumiesz? Proszę sobie iść i zarobić. Ale gdzie, Halinka? Jak? No co? Nie wiem gdzie, nie wiem jak i nic mnie to nie obchodzi. Aha, i jeszcze jedno. Zginął kluczyk do kibla. Proszę go natychmiast znaleźć, bo ludziom chce się siku. Ale Halinka, Halinka. No, no, no i kupę. Co pan tu robisz, panie Boczek? Jak to co? Pracuję se na portierni. Jak pracuję? Przecież pana wylali na zbity ryj. No tak, ale się odwołałem i mnie znowu przywrócili, panie. Hej, ja teraz nie będzie tak, jak było. Ja już swoje doświadczenie mam i na ludziach się poznałem z tej kamienicy. I na panu też, panie Fedku. Teraz to normalnie porządek musi być. Przede wszystkim. Tak jest. Panie portierze, lokator Marian Paździoch, o kluczyk do toalety poproszę. Tak jest. To zaraz, momencik. O, widzę, że tu jest regularny burdel, a nie portiernia. Panie, bo kluczyk to zginął jeszcze za kadencji pana Fertka. Ja se teraz przypominam, dokładnie se przypominam. Panie, ja se wypraszam, panie. Ja żem urząd objął po panu Paździochu i pan, panie Paździoch, żeś przepierdzielił gdzieś kluczyk. Tak jest. Panie Fertku, ja przypominam, że ja stanowisko objąłem po rządach pana Boczka. A jak one wyglądały i wyglądają, to każdy widzi. Panie Boczek, ja się dziwię, że po takiej kompromitacji panu powierzono stanowisko. No, no właśnie, ludzie nie mają wolnego dostępu do toalety. No właśnie. Panowie, jak ja nie mam klucza, to co ja mam zrobić? A gówno mnie to obchodzi. Albo pan coś zrobisz natychmiast, albo ja sikam. Tu i teraz. I ja też. Panowie, to może sikajcie se do tego, co w mordejerza? Dobrze. Zrobimy to. A co potem? Właśnie. Jaką pan masz wizję przyszłości? No potem... No jak to u nas zawsze. Jakoś to będzie w mordejerza.